Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich czytelników Świdnickiej Biblioteki i całą Świdnicę tak bliską mojemu sercu. Nazywam się Agnieszka Frączek i piszę książki dla dzieci. Ale to, że książki dla dzieci piszę, to nie znaczy, że tylko takie książki czytam. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o książce niezwykłej, o książce zachwycającej. Ta książka nosi tytuł Gawędy o wilkach i innych zwierzętach, a napisał ją Marcin Kostrzyński. Tak jak powiedziałam, książka jest zachwycająca. Pełna miłości do zwierząt, ale też szacunku do nich i zrozumienia dla zwierząt. Ta książka pokazuje, że zwierzęta nawiązują silne więzi między sobą, ale potrafią też nawiązać taką więź z człowiekiem. To są więzi rodzinne, bo zwierzęta też czują. Są zdolne do wyrażania i odczuwania, przede wszystkim odczuwania głębokich uczuć, do odczuwania przywiązania, przyjaźni, miłości, a nawet żałoby. Potrafią też wyrażać wdzięczność i to również wdzięczność do człowieka. Opowiem Państwu o takim przypadku, o którym opowiada pan Marcin Kostrzyński. Potrafią otaczać bliskich troską. Bliskich, mówiąc bliskich, mam na myśli inne zwierzęta z rodziny, ale też ludzi. A jeśli zdarzy się, o co niełatwo, że zwierzę, dzikie zwierzę, bo o takich mowa w tej książce, człowiekowi zaufa, uzna człowieka za osobę, za stworzenie sobie bliskie, to wtedy i ten człowiek zostanie przez zwierzę otoczony opieką. Autor Gawęd o wilkach wielokrotnie na ten zaszczyt zasłużył. Właśnie, Gawędy o wilkach, taki jest tytuł tej książki, ale Marcin Kostrzyński gawędzi w niej nie tylko o wilkach. Jest tutaj mowa o sarnach, jeleniach, w książce pojawiają się lisy, jest nawet miodzio, kuna, która też przyjaźniła się z autorem książki. Są wiewiórki, ale przede wszystkim są dziki. Mówię przede wszystkim, bo te dziki szczególnie mnie zachwyciły. Te historie o pasiaczkach, maleńkich dziczkach, ale też o całkiem już dorosłych dzikach. O tym za chwilę. Zacząć chciałabym, tak jak tytuł tej książki sugeruje, zacząć chciałabym o wilkach. Myślą Państwo, że wilk to zwierzę, które zagraża człowiekowi? Nie. Wilki są stworzeniami niezwykle inteligentnymi. One są zbyt inteligentne, żeby atakować człowieka. Mówię to z taką pewnością, bo miałam szczęście kilka lat temu spotkać w lesie, w głębokim, zimowym, ośnieżonym lesie dzika. Jak później okazało się, dzik nie był sam, po tropach poznaliśmy, że była to cała, chyba niewielka, ale jednak watacha, rodzina wilków. Natomiast ten ostatni, który zamykał watachę, stanął na drodze, popatrzył na nas z daleka i ruszył dalej do lasu. Zrobił kilka kroków i jeszcze się zatrzymał. Ciekawski był bardzo, my też. Popatrzył na nas znów i dopiero wtedy poszedł nieśpiesznie do lasu. Nie miał zamiaru zrobić nam krzywdy, a my oczywiście nie mieliśmy zamiaru jemu zrobić krzywdę, ani gonić za nim, czy choćby nawoływać. Kiedy wilk się oddalił, poszliśmy tylko obejrzeć tropy, które pozostawił na śniegu on i jego rodzina. Co trzeba zrobić, kiedy się w lesie zobaczy dzika? Zachwycić się. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Za chwilę zajrzymy do książki. U wilków niezwykle ważne jest wychowanie. One nie żyją w watachach, one żyją w rodzinach. Te rodziny bardzo przypominają nasze. Jest mama i tata, starsze i młodsze rodzeństwo. Wszyscy biorą udział w wychowaniu najmłodszego pokolenia. Młode wilczki uczą się pracy w zespole i sztuki polowania, każdego istotnego aspektu życia.
poznają wilcze prawo i zasady, którymi będą się kierować przez całe życie. W takiej rodzinie tworzą się więzy niepozorne, ale trwałe, silne. Pan Marcin Kostrzyński spotkał niejednego wilka. Wiele z nich uratował. Zdarzało mu się, że był wzywany, bo gdzieś w okolicy, bliższej, a nawet dalszej, czy gdzieś całkiem daleko, wilk został potrącony przez samochód. Potrzebna była pomoc. Pan Marcin zawsze gotów był pomóc. Kiedyś, kiedy już wilk został ratowany, był bezpieczny, jechał do ośrodka, w którym ludzie mieli się nim zająć. Wilk był w klatce. Marcin przyznaje się do tego. Nie mógł się oprzeć pokusie i przez chwilę podrapał wilka za uchem. Dokładnie tak, jak drapie się psy. Wiem, nie powinienem tego robić, ale nie mogłam się powstrzymać. Jak ja go doskonale rozumiem. Sama bym chętnie takiego wilka podrapała za uchem. Oczywiście tylko wtedy, kiedy wiedziałabym, że to nie odbije się źle na jego losie. I jeszcze kilka słów, tym razem już o dzikach, czyli o tych zwierzętach, które najbardziej mnie zachwyciły, kiedy tę książkę czytałam. Kiedy po tej interwencji, o której wspomniałam, i po tym głaskaniu wilka za uchem, autor wracał do domu, a jego prawdziwym domem, jak pisze, jest mała leśniczówka, chatka w środku wielkiego lasu. Od ponad 20 lat prowadzi tam nietypowy sierociniec dla dzikich zwierząt. Nie ma tam zagrodzeń czy klatek. Każde zwierzę, które potrzebuje pomocy, może przyjść i otrzyma wsparcie. Nie wiem, pisze autor, jak one się dowiadują o tym miejscu, ale po prostu się pojawiają. Piękne, prawda? Gdy wjechałem na podwórko, pisze to pan Marcin Kostrzyński, przybiegły jak zawsze radosne dziki. Wszedłem do domu, wziąłem przygotowane wcześniej wiadro ze zbożem i włączyłem światło nad schodami. Poszedłem w stronę ciemnego lasu. Dziki otoczyły mnie jak zwykle głośno kwicząc. Padał mokry śnieg, było zimno, więc należało im się wiaderko dodatkowego zboża. Jak zwykle warchlaki jadły łapczywie, starsze dziki spokojnie chrupały pojedyncze ziarenka. Nagle samica podniosła ala. Jest najstarszą i najbardziej doświadczoną lochą. Ruszyła pędem i zaczęła biegać wokół mnie z postawionymi włosami na karku i uniesionym pionowo ogonem. Cała się napuszyła i najeżyła, wyglądała na znacznie większą niż w rzeczywistości. Za nią biegały równie zaniepokojone i napuszone inne starsze dziki. Po chwili wszystkie warchlaki zbiły się wokół mnie w ciasną gromadę, a lochy biegały dookoła, fukając bardzo głośno. Nie rozumiałem, co się dzieje. Nigdy nie widziałem takiego zachowania. Było ciemno, lampa nad schodami rzucała na podwórko słabe światło. Na szczęście śnieg odbijał nikłą jasność. Odruchowo sprawdziłem, skąd wieje wiatr. I wtedy zrozumiałam. Wiało dokładnie od strony samochodu, w którym nie zamknąłem drzwi. Zapach wilka dotarł do wrażliwych, dziczych nosów. Dziki doskonale rozpoznawały ten zapach. Wielokrotnie spotkały wilki na swojej drodze i dlatego, gdy tylko wyczuły zapach drapieżnika, wdrożyły procedurę ochrony warchlaków. Nigdy nie widziałem, jak to wygląda. Słyszałem jedynie z relacji świadków. A teraz nie dość, że mogłem dokładnie zaobserwować takie zachowanie, to jeszcze sam byłem chroniony, znajdując się w środku bezpiecznej strefy otoczonej rozjuszonymi dorosłymi osobnikami. Niczym warchlaczek. Ale to jest właśnie ta wdzięczność. To jest ta umiejętność okazywania uczuć, a do tych uczuć należy również wdzięczność. Za chwilę ciąg dalszy. Kiedyś do domu pana Marcina trafiły cztery pasiaczki. Maleńkie dziki, których mamę zamordowali, zastrzelili źli ludzie. Na szczęście dziki spotkały pana Marcina. I tutaj taki fragment, epizod z ich wspólnego życia. Mam stary samochód, pisze pan Marcin.
którym dowożę jedzenie i czasami przebijam się nim przez śnieg. Pewnego dnia przyjechałem na podwórko, padał deszcz ze śniegiem. Wszedłem do domu, patrzę przez okno, a te małe sieroty biegną i wchodzą pod samochód. Musiały to robić wcześniej, bo biegły na pewniaka. Ciepły silnik ogrzewał je nieco i wreszcie nie padało im na głowy. Poszedłem i wysypałem im małe wiaderko pszenicy. Oczywiście pod samochód. Inne dziki chodziły dookoła, ale nie wpadły na pomysł, by wejść pod karoserię. Sieroty w spokoju i systematycznie jadły więc ziarenka. To był nasz sposób na przetrwanie. Za każdym razem, gdy wsiadałem z samochodu, one wciskały się pod spód. Był jednak bardzo rozważny. Jeśli chciałem gdzieś pojechać, wystarczyło, że zadzwoniłem kluczykami, a uciekały z wielkim fukaniem. Tak przetrwały całą zimę. Wiosną poszły na pola i łąki. Nie widziałem ich całe lato. Jesienią zacząłem się martwić. Ale pewnego dnia, kiedy owej jesieni, pan Marcin wyjrzał przez okno, zobaczył, że... Zobaczyłem, że mój samochód się ruszał. Całkiem duże i tłuste przelatki próbowały się wcisnąć pod jego karoserię. Jeden z nich zdesperowany położył się na boku i próbował wpełznąć pod silnik. Od razu wiedziałem, co to za dziki. Na koniec fragment, który mógłby być puentą tej książki. Fragment, w którym pan Marcin mówi o tym, co czuje, jak myśli. I przyznam się Państwu, że ja mogłabym się podpisać pod tym wszystkim, co tu w tym fragmencie zostało powiedziane, co zostało napisane. Mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że każda istota to indywidualność jedyna i niepowtarzalna. Są takie same jak my. Każdy człowiek jest inny, nie tylko wizualnie. Ta inność pozwala nam się rozwijać. Podobnie jest u zwierząt. Nasze światy, nasze emocje niczym się od siebie nie różnią. Nie powinniśmy uzurpować sobie prawa do decydowania o życiu lub śmierci tych istot. Podobno mamy duszę, a one nie mają. Czyżby? To, że jesteśmy silniejsi, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Nie da się zbudować cywilizacji na prawie silniejszego. Przez cywilizację rozumiem istoty o wyższym stopniu rozwoju. Jeśli ludzkość przetrwa, obecna epoka będzie oceniana jako wiek dzieci bawiących się zapałkami. Wiek głupoty, niszczenia wspaniałego realnego świata w imię wirtualnego bogactwa. Świata, który nie został przez nas stworzony, a do którego rościmy sobie wyłączne prawo. Drodzy Państwo, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach my, ludzie, zrobiliśmy zwierzętom, a zwłaszcza tym uroczym, mądrym, rodzinnym, dzikom bardzo wiele krzywdy. Ja mam nadzieję, że każdy, kto tę książkę przeczyta, troszeczkę inaczej spojrzy na zwierzęta. Zobaczy w nich istoty nie tylko żyjące, ale przede wszystkim czujące. Bardzo do nas podobne, tak samo rodzinne, tak samo potrzebujące miłości. Dotyczy to dzików, wilków i wszystkich innych zwierząt. Zachęcam Państwa do lektury. Życzę dużo zdrowia, dużo miłości i spokoju w tym trudnym czasie. A kiedy mówię o miłości, mam na myśli nie tylko te między nami ludźmi, ale też naszą miłość do zwierząt i miłość zwierząt do nas. Zasłużmy sobie na nią. Dziękuję.